A tu? A tu? No. O właśnie. Widzisz, Piotrek, jednak jest filozofia. No, jednak jest. Trzymam załom. Jak wchodzimy? Twoje zadanie, trzymasz załom. Nigdy Piotrek. Nie wchodzimy tak głęboko, aby nawiązać kontakt z pomieszczeniem, jak się tutaj nie została zrobiona robota. Jak wbijamy, to powinienem ja zalec o tutaj. Z racji tego, że jeżeli ktoś wyskoczy i kolega ma tej robotę, to ja stoję i go bronię. Nie mogę, kurwa, lecieć tutaj, nie? Patrzeć, zaglądać, co tam się dzieje. To jest punkty niebezpieczne i to jest najprostsza, kurwa, zasada, która was doprowadzi do jakiegokolwiek bezpiecznego wyczyszczenia pomieszczenia. I pamiętajcie, drzwi są zagrożeniem otwarte. Załomy. Załomy to też są zagrożenia. Nie szafki. Tylko ludzie w środku. Mhm. To też są zagrożenia. Szafy, meble, to wszystko są dla was zagrożenia. To tu akurat... Pytanie, przy sprawdzaniu celi, jak ja trzymam załom, a oni trzymają cele, ty trzymasz załom cały czas, nie możesz odpuścić. Bo oni jakby po prostu idą i sprawdzają sami cel. Jeśli oni cię wołają, dajesz im sygnał, nie mogę, trzymam załom. Radźcie sobie sami. Oni muszą we dwóch sobie, kurwa, poradzić i koniec. Okay. No dobra, tak w takim razie jeden cel jest tu, drugi tam, jak było w tej sytuacji. Bez ubezpieczenia. No dobra, bez ubezpieczenia, ale to jeden najpierw sprawdza swój i idzie do kolegi sprawdzić? Tak, najpierw ty musisz sprawdzić, powiedzmy, swój cel, czyli najpierw cel, który jest najbliżej kolegi, czyli to będzie ten cel, nie? Uh-huh. Po prostu, słuchajcie, no są na to metody, no trzeba gościowi się położyć, odwrócić się, nie wiem, nie patrz się na mnie, kurwa, jakoś to zrobić od tyłu, nie? Nie, że gościu sobie klęcie się na was gapi, a wy go kujecie. Słuchajcie, to jest następny też etap. Ogólnie wam powiem to, co Piotrek w skrócie, tam będzie, pokażemy. W tym momencie odwróć się, ręce na ścianę, na nie kolana, patrz na mnie. Nie patrz się na mnie. I go możesz też sprawdzić, ale nie chcemy na razie mieszać, bo dużo ważniejsze jest to, żebyście zaczęli w grupie działać. Jak gotowi, wchodzicie. Mam cel! Mam cel! Załom! Sprawdzam. Za blisko. Możesz sobie o. I też go odjebiesz, jak mu kurwa korba odbije, nie? Zbijać się już. Mów, załom prawa. Załom prawa. Hop. Hop. Sygnały, panowie. Mam cel. Nie stój nigdy kolegom tak na plecach. Tutaj sobie. W tym momencie chcę przychodzić. Jak tu jak sprawdziłeś tu wszystko, dobra, sprawdziłeś, to sobie patrzysz, coś, czy jesteś potrzebny, czy nie dobra. Jesteś potrzebny. Ciepły skut. Troszeczkę. U ciebie jest tak, że i przy wejściu, i później przy każdych załomach ty robisz tak, trzymasz broń do góry, opuszczasz, żeby być niewidoczną i tu podnosi się dopiero. Proponuję poćwiczyć, żebyś sobie poćwiczył skracanie tej broni. Skróć sobie tą broń i po prostu wejść, żeby nie ta... Nie low ready, tylko... Żeby ta lufa cała... Zrób tak. Czyli... Nie w ten sposób, bo jeżeli skrócisz w ten sposób... No. To magazynek wystaje. Zahacz magazynkiem o ramię. Aha, okej, czyli na wprost muszę tutaj, po prostu... Nisko. O tu. O. Aha. I zobacz, i w ten sposób wchodzisz sobie... O. Spróbuj sobie, Mikołaj, i zobacz, jak gdzieś niską pozycją. Zobacz, Piotrek pokaże ci. Wchodzisz. Wiem, że muszę sprawić prawą. Wchodzę. Mhm. I wchodzę dalej, nie? Okej. Tak samo tutaj. Jak będę robił załom, stoję i wiem, że robię załom. Skracam, wchodzę. Lufa patrzy cały czas, nie? Okay. A w momencie, jak masz tą lufę do dołu, wchodzisz... Ale w ziemię. Tak, to łapiesz i jest. Jest, a tak to ma... I ona jest... No nawet jak cię złapie, no to mi, kurwa, odstrzelisz łapę, nie?